Cześć, witajcie w nowym roku. Z tej strony Grit i w końcu odważyłem się pobrać aktualizację do Wiedźmina. Wyszedł hotfixik, więc mam nadzieję, że jakoś to będzie działało. Zaraz się okaże, zobaczymy. Dobra, niech mają, zgódźmy się. No normalnie boję się odpalić, nie? Z tego co słyszałem o najnowszym update'cie. No porażka. Hej, i nie ma mojej muzyki. O, cicho, coś słyszę. Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pięku, Geralt spotkał starą znajomą, Keire Metz. Czarodziejka opowiedziała Wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam za to dziki Gon, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała Wiedźminowi nowy trop. Powiedziała mu o wiedźmach z krzywuchowych moczarów. Także, jeżeli tylko będzie się dało grać, to lecimy dalej z przygodami Wiesława. Serdecznie was zapraszam do oglądania. Zaraz się zatrujesz 3 funtami stali. Do końca pamiętam, w którym miejscu jesteśmy chyba. Z córką barona gadaliśmy, jeżeli się nie mylę, ale oblukajmy. A dobra, tu już mamy praktycznie wszystko, także wybierzemy się do pań lasu. Mamy za zbroję. List z instrukcjami od Yennefer. To jest coś nowego. Przeczułam, że nie będziemy mieli czasu na pogawędki przed przybyciem do Wyzimy, dlatego napisałam ten list z wyprzedzeniem. Przypuszczam, że mamy sobie wiele do powiedzenia, ale na te rozmowy jeszcze przyjdzie czas. Ufam zresztą, że papier nie jest odpowiednim medium do poruszania tematów, które jak sądzę interesują nas oboje. Tymczasem chcę, żebyś wiedział, że w zamku czeka na ciebie prezent ode mnie i cesarza. Będziesz mógł go odebrać po audiencji u Emyra. Po tym jak wyjdziesz z sali tronowej na dziedziniec, idź krużgankiem do przodu. Gdy dotrzesz do ściany, wybierz pierwsze drzwi po prawej. Znajdziesz się w komnacie z kominkiem, tuż za nim będzie wejście do interesującego cię pomieszczenia. Wewnątrz pod oknem znajdziesz skrzynię z podarunkiem. W razie gdyby te wskazówki okazały się dla ciebie zbyt skomplikowane, cesarski szambelan z pewnością zaprowadzi cię na miejsce. Zakładam jednak, że tropiciel twojego formatu nie powinien mieć problemu z odnalezieniem komnaty. Twoja przyjaciółka Yennefer. No dobrze, a co jeżeli jestem już grubo po audiencji? Trzymaj się ode mnie z dala. No nie, moje dzieci. Jest źle. Thank you.
Kraju, nie wchodzimy na biurko. Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podróżna wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę pewnie Yennefer, to będzie na jakiś niski Geralt level, wyruszył na poszukiwania Ciri. Ale anerzeres deitwe nadanin karneb morwu. Mogę tędy wyjść, czy nie za bardzo? O, mogę, jak miło. Nente mire detre. Fera, w sumie nie pamiętam, co tam Jen pisała. A, pojdziemy sobie chyba na czuja, co? Mamy szambelana, więc pewnie tędy. Na prawo za kominkiem. A tu jest zamknięte. Grey, zostaw kapel. Sarka szczurek mi podgryzał przewód odpada. Krejuch. Nie trój dupska. Ej, w sumie są lepsze od moich. Poziom 7. A, jestem na 8 poziomie. Patrzcie, jak ładnie się składa. Ideolo. No już graj, uciekaj. A co, zakładamy, nie? Spodnie 1000 kwiatów, jakoś źle mi się to kojarzy. Ale powiem wam, w sumie wygląda nie najgorzej.
No dobra. Nie ukrywajmy miłych gości kotreców. Lekkim bólem tyłka jest to, że musiałem dać na najniższe detale, żeby to jakoś w miarę płynnie działało, ale... No nie jest póki co tak źle, jak straszyli. Oj, sorry, Greju. Sorry. No dobra, to co, to sobie polecimy. Panie lasu zrobimy, nie? A, muszę na ten pierwszy znacznik, really? Nie, mogę chyba gdziekolwiek, nie? Tu mnie w ogóle jeszcze nie było. Przepraszam was, że tak chrząkam, ale... Gardło mi szwankuje od kilku dni i... W sumie ledwo gadulam. Dupa, muszę do rudnika lecieć. No dobra, po tym przydługawym wstępie weźmy się, zabierzmy za robotę. Muszę znowu do lasu. Przecie byłeś u nich niedawno. Przysięgałem, że z darami wrócę. W sumie cholercia, cały czas nie jestem przekonany, bo... Mam wrażenie, że to lekko tnie. Czekamy do pierwszej walki, zobaczymy jak się sprawy będą miały. Nie za bardzo chciałbym cofać do poprzedniej wersji gry. Ale być może będę zmuszony. Czemu ja naokoło zapierdzielam?
Znaczy, może się napatoczą nam jakieś utopce. Zobaczymy, jak będzie mi się walczyło, jeżeli... w miarę okej, to zostawimy, jeżeli... ta walka będzie po prostu toporna. No to odpuścimy sprawę i chyba cofniemy wersję, no zresztą. Czas pokaże. No wygląda to lepiej, nie powiem, że nie, ale... ludzie po pałach. No to mamy pierwszą walkę. Kościna, ale... jest to chyba do ogarnięcia. Odhaczymy sobie ten drogowskaz. Naprawdę problem będzie w momencie, kiedy będę miał się ścigać konno. Halo? No, nie mam przy sobie złota ani nic, ale odwiedź mnie w Glińsku, to dostaniesz taką nagrodę, że ho ho! Tego nie zmienili. To już chyba trzeba będzie powoli pomyśleć o nowym sprzęcie, bo tutaj kurde. Mało co już będzie na nim śmigać. Jeżeli bym chciał w ogóle zrobić jakiegokolwiek streama, to już w ogóle mogę zapomnieć. Bym się w ognisko wkulnął.
tutaj teraz już nie będę mieszał, ale... Przed następnym odcinkiem postaram się ogarnąć trochę ustawienia, może coś uda mi się jeszcze poprawić. Jednak to półsekundowe, sekundowe opóźnienie, które mam, przeszkadza. Wyszło na to, że staruszek Wiesiek mi pokazał, że najwyższa pora zmienić kompa. Ciupkę bolesne, no bo niestety jest to ponad mój budżet w tej chwili, więc będę musiał się z tym wstrzymać. Nie chciałbym znowu coś się stanie, jak przejdę pod tym, a nie chciałbym wstrzymywać odcinków z Wiedźminem, kurde. Czy komputer można wziąć w leasing? Szczurek. Tak, więc biegam trochę jak pijany Anglik, ale przez to, że mglak, najgorzej. Ale to przez to, że jedną ręką muszę się bronić przed szczurkami. Ej, były tu dwa, nie? Mnie tu zawzięcie atakuje, jak nie jeden, to drugi. O, szczur, no właśnie. Grejuch, nie wchodzimy na klawiatury. Naprawdę dedne przez ciebie.
Myślałem, że tylko dwa. Chcący, niechcący podniósł mi się trochę level trudności przez te walki. Kurde, ładnie to wygląda, no kurde, nie mogę powiedzieć, że nie. Zastanawiam, animacje chyba trochę też pozmieniali, nie? Wlazł pies do kuchni i porwał mięsa ćwierć. Jak kucharz to łobaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z gub ptaska. Śmieje się i mówi, smaczna takie łbaska. Kucharz to morderca i ohydny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy, po krzesiwo biegniesz ty! Bardzo ciekawa wyliczanka. Taka z tyłka. Ktoś ty, idź stąd! Co robicie same na bagnach? Nie same, ino z babcią. Pytam, skąd się tu wzięłyście? My są sieroty. Wszyscy? Wojna jest to i są sieroty. Co się tak dziwujecie? Szukam wiedźm z krzywuchowych moczarów. Ty sam żeś jest jak wiedźma. Wiedźmy z moczarów? Nam nie wolno chodzić po moczarach. Babcia zabrania. Jak zniknął mój brat Ziemek, to babcia powiedziała, że to dlatego, że poszedł do lasu i zabłądził. Babcia potem strasznie płakała. Może jeszcze wróci. Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. Z
właśnie. Kiedyś jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał: chowaj ta dziewki po lasach, niech żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im. Tak mówi. Słuchajcie, dziewczyna, której szukam, ma kłopoty. Jeżeli nie chcecie pomóc mnie, to pomóżcie chociaż jej. A ty skąd wiesz, że tu była? Ponoć trafiła do wiedźm na bagnach. Ale tu przecież nie ma żadnych wiedźm. Są tylko żaby i padalce. I Janek. A co to za rozmowy? Co za pogaduszki, ja się pytam? Tu nie wolno być nikomu, tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden? Z bronią jak bandyta? Te dzieci są pod twoją opieką? To są moje wnuczki. Babcia jest dla nas bardzo dobra. Na wieczór, że będzie zupa ze skwarkami. Czasem dzieci giną w lesie. Tęsknię za nimi. Nie widziałeś ich w lesie? Nikt nie widział. W sumie Baranowa miała być koło 40 chyba, nie? A tu bliżej 60 wygląda. Kto to jest Janek? Janek poknął dzbanek, potem pierdział cały ranek. Jak ty się wyrażasz? Zmyślają i zmyślają, nic tylko zmyślają. Zapytamy. Jesteś wiedźmą z bagien? Ponoć na krzywuchowych moczarach. Ja wiedźmą? Nie, nie mam miotły ani sowy i ani jednej brudawki na nosie. Mam piękny nos. Przyjrzyj się, widzisz? Babunia ma ładny nachalek. Moje ty kochanie, dzieci są takie słodkie. Jak hamulec od karuzeli, ale spoko. Rozmawiałem z dzieciakami o dziewczynie, której szukam. Ja byłam bardzo ładną dziewczyną. Nosiłam taki długi warkocz, co mi go mamusia pletli, i sukienki miałam w kwiaty. Może ją widziałaś, młoda, ma szare włosy. To twoja narzeczona. Raczej córka. Córka? Moja śliczna, dobra córeczka i ta jej siostra. Gdzie one teraz są? A może krzywda jakaś im się dzieje? Pomóż mi, proszę. Młoda, szarowłosa dziewczyna. Chcę tylko wiedzieć, czy ją spotkałaś. Dzieci, na co patrzycie? Idźcie myć ręce, będziemy łapać świerszcze. W sumie dziwne, że niczego się od ciebie nie dowiem. Tak, bo ja nic nie wiem. Janek na pewno wie. Pytam go o coś, a ten mówi: poczekaj, podrapię się po życiu i wymyślę. Co to za brzydkie słowo? Marsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie, a ja cię przypilnuję. A ty stąd odejdź, odejdź! W sumie dziwne, że wie się Knieszczaju, nie? Że to Baronowa. Co tu robi obcy? Szwenda się. Nie wolno wchodzić. Nie wolno tu przychodzić. Chciałem tylko porozmawiać z tym chłopcem. Nie wolno. Nie wolno! Nie będę z tobą rozmawiał, bo babcia cię nie lubi. A Janek jest zmyślony. I obcy porywają dzieci. Zadam ci tylko jedno pytanie. Nie zadasz mu żadnego pytania. Ty jesteś obcy. Nie wolno rozmawiać z obcymi. Możemy już jeść. Będzie zupa ze skwarkami. Słyszałeś? Mówi, że się ciebie boi. Nie strasz mi dzieci. No i dupa i gruzu kupa.
Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcia mówi, że Janek jest zmyślony. Widzieliście kiedyś Janka na własne oczy? No pewnie. Wygląda podobnie jak on. O. Więc dlaczego mówicie, że jest zmyślony? Babcia tak powiedziała, a babcia dużo wie. Czy wasza babcia kiedykolwiek was skrzywdziła? Nigdy. Jak coś zrobimy źle, to płacze. I boi się, bo mówi, że nas obcy mogą zabrać i przepadniemy. Ten chłopiec, co zadaje się z Jankiem, musi być odważny. Głupi nieodważny. Raz go dupą na mrowisku siadł, ale z Jankiem się zadaje, prawda? Nie słucha babci i chodzi do lasu, a potem musi siedzieć w zamknięciu. I je ślimaki. Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcię, żeby mógł porozmawiać z przyjacielem Janka. Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami w chowanego. Babcia nie chce, bo mówi, że ją giry bolą. W porządku, ukryjcie się, ale jak was znajdę, pomożecie mi porozmawiać z chłopcem, który zna Janka. On se myśli, że tak łatwo nas znajdzie. Znaczy, nigdy przed czarnymi się nie chował. Nie podglądaj i licz głośno wszystkie palce. U nóg też. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Szukam. A przed czarnymi się nie chowałem, ale pamiętam, że w dwójce się trzeba było przekraść przez całe obozowisko. O właśnie, jestem ciekaw, czy to naprawili. Często się zdarzało, że właśnie ślady mi znikały, jak szedłem. W poprzedniej wersji gry. Really? Znalazłem cię, nie chowaj się. Jakżeś mnie tu wypatrzył? Nawet schowana nie była. Te ślady są chyba w tom. A przynajmniej w krzaczorach. Widzę cię. Udało ci się. Nie wiem, o co chodzi z regeneracją żywotności. Chyba miał tego perka wziętego. A tak jakoś... Odrobinę to ja raczej nie wlezę. Się da.
Ja się Skuba nie skitrał. Widzę cię. Wychodź. Way yourself. Dobra, został jeszcze jeden. Ślady, cokolwiek. Help. Graju, zejdź. Graju. Ten kurdupel się skitrał. Teraz będę łaził i go szukał. O, mamy dziada. Ty, nie gryć mnie, ej, maluch. Halko. Nikt więcej już się nie chowa. Jesteś czarodziejem, prawda? Jak pójdziemy pod domek, to pokażesz nam sztuczki. Nie, porozmawiamy o waszej obietnicy. Znalazłem was. Mam nadzieję, że dotrzymacie słowa i pomożecie mi pogadać na osobności z kolegą Janka. Co mamy nie pomóc? Słowo to słowo. Babciu, babciu, jak ten trzmiel w żyć użarł? A on to może chodź, mówić babciu. Żyć?
Nie bój się. Ja nic nie wiem. Czego będziesz? Nie zrobię ci krzywdy. Gdzie babcia? Jest zajęta. Dlaczego tak bardzo boisz się mówić? Wcale, że się nie boję. Wszyscy się czegoś boicie. Gdyby było inaczej, powiedzielibyście mi o Janku. Martwi się o Janka. Przestał tu przychodzić. Jak raz poszliśmy grzybów szukać, to widziałem jego jamę. Ale babcia mnie okrzyczała. Mówi, co by nie gadać z obcymi, bo potem dzieci znikają. O Janka też się martwi, chociaż w sumie to też mówi, że jest zmyślony. Gdzie są wasi rodzice? Nie żyją. Jedni pomarali z głodu, drudzy pozabijani. Tak jak moi. Jednego razu o świcie poszło na jagody do lasu. Wtedy jeszcze były. Jakże wracał do domu, to żeby usłyszał krzyki, a potem śmiechy. Odeszłem i skryłem się w krzakach na skraju lasu. Krzyczała moja mama. Śmiali się żołnierze. Tatko leżeli przy wrotach stodoły. Całkiem bez głowy. A potem mama. Już nie trzeba. Wystarczy. Chciałbym tylko porozmawiać z Jankiem. Może wiedzieć więcej niż wy. Nie zrobisz mu krzywdy, prawda? On tak naprawdę nie jest zmyślony. Nie, nie zrobię mu krzywdy. Janek to kiedyś przyłaził, bo babcia lubiła słuchać, jak śpiewa. Jak zbierali grzyby, powiedział, że na bagnach widział dziewuchę ze szarymi włosami. Gdzie go znajdę? Jest taka polanka na skraju bagien i tam rośnie takie dziwne drzewo. Jak się rozejrzysz, to go znajdziesz. Dziękuję ci. Dobra, kochani, tutaj zakończymy. W sumie chciałem i tak odpalić tylko testowo, na króciutko. Powalczę trochę z ustawieniami. Mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie to ciut płynniej działać. Może uda mi się coś zrobić z tym. Co, mam nadzieję, że jakoś się to oglądało. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.